wcześnie rano, co widać, za oknem jeszcze szaro-buro, chyba słońce nie wstało. A my dzisiaj, skoro świt, spotykamy się w studiu, w którym będziemy robić sesję zdjęciową. Na sesji jeszcze Was ze mną nie było. To będą takie zdjęcia, które są nam potrzebne na portal, do e-booków. Robimy nową odsłonę planera ślubnego, więc tych fotek trochę trzeba, więc mamy różne stylówki, ładne miejsce. No i działamy. Zaczęłam od makijażu, żebym jako tako wyszła na tych zdjęciach. Tak to jest. Podobno jest taki film Kevin sam w domu. No to jest dzisiaj dzień Krzyś sam w domu, a mianowicie wszyscy pracują, a ja choruję, w związku z tym muszę sobie zrobić coś do jedzenia chyba. Zacznę od herbatki. Jezus, te wynalazki to są straszne. A, teraz, czyli dwa razy. Herbatka, tylko która herbatka? Moja żona ma 1000 herbatek, od góry do dołu to są same herbatki. Czyli jest zwykła herbata dla śmiertelnika typu Earl Grey, jest. Bartek na przykład zna mnie od tak wielu lat, że tak naprawdę byłam jedną z pierwszych osób, które Bartek ubierał. Zaczynał swoją wielką karierę ze mną. No a jak się poznaliście, opowiedz? Ja nie pomogę, ja muszę sobie to przypomnieć, to jest tak daleko, ja muszę wrócić do lat młodości. I za kiedy poznaliście się na Tańcu z Gwiazdami, prawda? No przyszedłeś do mnie i płakałeś, żeby mnie ubrać. Tak, płakałem Izę, żeby ją ubrać, tak? I to było, nie wiem, myślę, że to było w 1982 roku. Już przed moim narodzeniem! Czyli po prostu został namaszczony moją ręką. Ręką szczęścia. Nie 20, przesadzasz, ale kilkanaście. I pamiętasz, jak robiliśmy jeden z pierwszych stylówek? Ja miałam załamanie nerwowe i płakałam po facecie i przefarbowałam sobie włosy na ciemny brąz. Pamiętasz? I nasze pierwsze stylówki są, jak ja mam po prostu ciemne włosy, wyglądam najgorzej. A on tak się starał. Ale potem szybko tam jakoś wróciłam do formy, nie? Dodaj. Ogólnie to od świąt jestem chory, czyli 3 tygodnie choroby. Najpierw ostre zapalenie oskrzeli, później zatoki, 2 razy antybiotyk. Ja Wojtka poznałam, jak on był jeszcze naprawdę dzieckiem. I już wtedy pracował, to się nazywa labor. Ale nie ja wtedy go zatrudniałam. No co, Wojtuś miał, ile Wojtuś? 18 lat, jak ciebie poznał? 19, tak? 20. 20? 20. Nie zapomnę, Wojtuś był osobą odpowiedzialną za moje najbrzydsze ever fryzury w Tańcu z Gwiazdami. Pomyślałam sobie, nie no, po prostu wezmę go pod swoje skrzydła i nauczę, a co? No i wzięłam i jest lepiej. Ale ponieważ wszyscy chorują, się tym nie przejmuje, tak samo jak się nie przejmuje tym, że nikt nikogo nie bada na COVID, bo COVID-u nie ma. Pamiętam edycję, w której tańczyłaś z takim modelem fajnym. No. Takim blondynem i chyba do finału odeszłaś. No, na pewno. Kto to był? Paweł. Paweł. Z Pawłem tańczyła. Boże, i jakim, co? Powiedziałeś, że byłeś wtedy małym chłopcem? No ja wtedy byłem małym dzieckiem. Koniec. Co? No i co? No i się no podobała mi się ta para najbardziej. Głosowałeś na nim? Nie wysłałem SMS-y, bo wtedy jeszcze chyba telefonu komórkowego nie miałem. Domowy był taki, wiecie, wykręcany, halo. Nie wierzyłabym im ani jedno słowo. Po pierwsze, za długo ich znam. Po drugie, za długo ze mną przebywają. Po trzecie, wierzę, że macie jakąś taką swoją inteligencję emocjonalną i przetrawicie to przez siebie. Tak, czyli śniadanie mistrzów. Pasztecik własnej roboty od mojej przyjaciółki najlepszej. Nie będę mówił od kogo. Wasełko, herbatka i idziemy jeść. Stylista. Nie, łatwe. Z Izą się najłatwiej pracuje. Iza jest naprawdę przemiłą osobą. Ale powiedz, jak dużo pije, ale... Ale powiedz, jak czasami... Czasami, ja wiesz, jak na przykład nie mam jej 2 razy, to wiem, że jak przyjdę 3 razem ją ubierać, to będzie niemiła, bo musi się wyżyć na mnie, że mnie 2 razy nie było. To wtedy jest niemiła i wszystko jej się nie podoba. Prawda? To by się skliwa! Wtedy mierzymy się i ona robi tak. No a co to jest? Co? Nie!
Martynie, też Martynie bardziej do ciebie zawodzą. Jezu, muszę sobie chyba te firany zasłonić. A jednak automatyka nie do końca działa. A nie można połamać go? Ale komu? Backstage. Znaczy, że masz wszystkie nasze sekrety. Jestem bredna i mam sukienkę na żabki. A jaki jest twój sekret? Zakładasz mapę w firmie, więc bomba. A, czyli wiesz, jak to jest połamane? Złamał nam się. To mój już nie wiem. Bosko! Przyda na miarę. Teraz nie mogę tylko... Ja nie potrafię siedzieć w domu w ciągu tygodnia. Teraz odpalam sobie telewizor, ale teoretycznie rzecz biorąc, to siedzę przy moim komputerze. To jest taka chwila relaksu między komputerem, jak już mam dosyć, maili i czytania wiadomości. Nie. Nudzić się siedzieć to nie dla mnie. To jest wyjątkowa chwila, bo jestem chory. A wiadomo, jak facet chory i ma 37,5, to facet jest umierający. Nawet pielęgnacji nie mam. Ja powinien być pielęgnowany, mieć wszystko do łóżka, bo to jest potężna temperatura, bo my faceci tak mamy, że nas po prostu grypa, katar rozbija. Jesteśmy chorzy, a ja mam zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, to jestem prawie umierający, stan krytyczny. Koniec zdjęć! Dla mnie po prostu nie ma gorszej pogody niż deszcz, nie? To jest najgorzej. Nie znoszę, Boże, jest szaroburo, mokro, zimno. Nienawidzę i zawsze w takich momentach myślę sobie, Jezu, gdzie by tu polecieć? I od razu zaczynam snuć plany związane z kolejnym wyjazdem. I myślę sobie właśnie, a propos takiego dziecka, co tutaj tapla się w kałuży, widzę, że też może być, nie wiem, dobrą zabawą tylko dla dziecka. Podniesiemy dobrze. Ale ja nie umiem podnosić. Otworzę sobie bardziej drzwi. To też trochę więcej. Mogę tutaj wejść na tą. Może tu sięgnę, jak te kary. iPad mój, ha! Bo zaraz wyjdzie mi iPad. Zaraz jest. Mam nowego autaba, a nie mogę na nim oglądać nic. Nie podoba mi się ta niebieska poza. Która ci się nie podoba? Jest. Masz jakąś nową? Ta mi się w ogóle nie podoba. Która ci się w ogóle nie podoba? Jaki ty masz kłopot, weź mi pokaż. To! O Boże, jaka ładna! To mi się nie podoba. Boże, jaka piękna nowa pościel! Mi się nie podoba. Dlaczego ci się nie podoba? Nie ładnie. Ojej, no to jak sobie z tym poradzimy? Będę chcę to mięciutko. No dobra, ale wiesz o co chodzi, bo pościel trzeba prać, wiesz? A mi to się nie podoba. A rozumiem, to będziemy zmieniać. Tamtą wzięliśmy teraz do prania, a jak będzie czysta, to ubierzemy tą, którą lubisz. A teraz ta będzie? Bo mi się to nie podoba. Dobra, to przejdźmy do czegoś fajnego. Co było fajnego dzisiaj w szkole, powiedz? Nic.
Nic się nie boisz. A z kim się dzisiaj fajnie bawiłaś? Z nikim. I nie było żadnej dobrej zabawy. A pani? Też nie, tak? Co znaczy pani też nie? Niegrzeczna dzisiaj była? Czy co było? Dzidzio, ale wiesz co będziesz? No najwyżej sobie weźmiesz tą kołderkę, dwie będziesz miał tak jak lubisz, okej? Okay? Ale tam mi się podoba, tam mi się... No to będziesz miał dwie, okej? Okay? Możemy się umówić? Możemy? Mama. No. To. Bubu! Słuchaj, powiedz mi tak serio, co ja mam ubrać? Bo ogólnie mam takie nowe kozaki, tak myślałam, że sobie ubiorę te kozaki. I mam taką nową torebkę, jak już myślałam, że sobie ubiorę, więc pod te kolory chciałam zrobić całą stylizację. I teraz tak, znalazłam taką sukienkę, która byłaby chyba dobrą bazą, prawda? I są dwie opcje, że albo sobie pod spód nakładam koszulę, albo nie nakładam pod spód koszuli, tylko nakładam na wierzch Chanel marynarkę, to i czyk. No nie, a wiem, co mówię! Te beże sobie przejrzę. No nie, to nie wypadam. No nie, to nie zadziała. No nie, chciałam, próbowałam. Nie, tego nie mam. No chyba, że twardo. Ale takie to będzie bardzo ordynarne połączenie tej czerni z tymi. Dzidziu! O, idę zobaczyć, co masz dla mnie. Deszczyk? Dziękuję, to moja ulubiona pogoda. A, to taka podziała nawet ulewa. Mhm. Super, no. Bo ja rozumiem, że to niebieskie to jest po prostu niebo. Mogę u mnie się przebierać, mama. Mogę u ciebie? Dziękuję. A dlaczego miałabym się u ciebie przebierać? Bo chcesz czasu więcej ze mną spędzić? Czy chcesz widzieć, czy co? Widzieć. To ja ci się będę prezentowała w różnych opcjach. Pozwolisz? Tak. Dzięki. Właśnie kiedy miałyśmy iść na operę. No kurde, po prostu nie no, szok. To jest, coś ma być na rzeczy, nie wiem, coś nie wiem. Tak po prostu to się wydarzyło. Posłuchaj, no dobra, to ja już, poczekaj, ja w głowie myślę, jak mam do ciebie dojść, że jesteś dokładnie pod prąd tego, co my wyjedziemy. Teraz przez te wszystkie przeróbki tam nie ma jak zawrócić. Tam nie ma jak tu zakręcić w lewo w belwederską. My nie mamy jak... Bo jak my chodzimy z Anią do opery, to po prostu mamy już taki zwyczaj, że ona zawsze po mnie przyjeżdża i jedziemy po prostu jej autem. I teraz w drodze do mnie złapała gumę. Stoi po prostu z okna ją widzę, nie? Więc teraz... Złapali gumę? Tak, Ania w drodze po mnie złapała gumę tu, na Gagarina stoi z przybitą oponą. To jest bardzo fajny case. To masz gumę przybitą. I teraz musimy poczekać, żeby przyjechało asystent, poradziło sobie jakoś z tym samochodem. Jedzie też jej mąż, żeby jakby pomóc w tej sytuacji. No i będziemy spóźnione, bo czekajcie, jest 18.37. O 19.00 zaczyna się opera. No dobra, jedyne co mogę zrobić, to teraz po prostu jechać w to miejsce, gdzie ona złapa tą gumę i tylko czekać, że jak jej mąż przyjedzie i przejmie ten jej samochód, to ona od razu ze mną pojedzie dalej. No i tak robimy. Tylko, że ja wybrałam buty z odkrytymi piętami, a pada deszcz. Dobra. Jak żyć? Bilety wzięłam. Nie boję się od tłok, bo i tak jestem spóźniona, czyli jak wejdę, będzie pusto. Chyba. Słuchajcie, to będzie pięknie. Bo moim zdaniem, jak my staniemy tu... Jezu, parasolki tu wzięłam. Pada naprawdę? To my będziemy ją widzieć. Patrzcie, te migające światła awaryjne. Widzisz takie pomarańczowe? To są
jej! Dobra, i tu staniemy na tych awaryjkach. Dobra. Dobrze, że uratujesz, jesteś naszym bohaterem! Bohaterem! O Boże! Boże! O nie, to była masakra. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Wiesz co, to jest pierwszy raz w życiu w ogóle, kiedy ja przybiłam oponę. To nigdy w życiu mnie się takie... Ale wait! Pani z opery powiedziała, że ponieważ się spóźniamy, to nas posadzi w jakiejś super loży. Tak? Widzisz, wszystko co się nie robi, najlepsze. Tak. O! Nie wpuszczają nas! O! Wpuszczają. Dziękuję. I nie będzie. Przydaj, no? Szatki. Do bali. Do bali. Teatr zaczyna się od szatki. Więc wyszarskie. Jakieś... Po lewej kupa po stronie. Czyli tu jest barek. Widzisz szklane drzwi? Idą mi inne, bo nic nie mamy miejsca. Zaraz, chyba że panie do loży rządowej? Tak. A to... Mam miejsce. Zapraszam do loży rządowej. Tam jest szatnia. Specjalna. Toaleta. Toaleta, to właśnie ja poczułam, aż mam. No, a to nie wiem. Ja tylko, nie wiem. Pan tylko oficjalne informacje ma, tak? Coś na pewno jest. Ale super. Własna winda. Własna winda. Jak we domu. No jest właśnie spóźniony. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.